Witajcie na kanale Kwasadranie. Rozpoczynamy nowy sezon. Nowy sezon w Ekstraklasie. Ostatnio, jak pamiętacie, zdobyliśmy siódme miejsce. Jest to kontynuacja poprzedniego odcinka. Czekamy w takim razie z utęsknieniem na rozpoczęcie nowego sezonu. Co mogę wam powiedzieć? Na pewno transfery. Na pewno transfery. Kilku zawodników odejdzie. Wydaje mi się, że Mroziński, Strafin, Walski, Dżust. Cholewiak może zostanie. Wydaje mi się, że Kramarz może odejść. Potrzebujemy nowych zawodników, nowych twarzy. Tutaj odchodzi chyba to był Foneska. No i tutaj na ten moment nie personalizacja. Dobra, lecimy z tym dalej. Zaproszenie na turniej przedsezonowy. Zaproszenie na turniej przedsezonowy, ok, ale my zajmijmy się wpierw zawodnikami, zespołem. Musimy tutaj zobaczyć, kto z piłkarzy jest, kto z nami, kogo z nami nie ma. Jest Barker, jest Labrowicz. 8 milionów Labrowicz kosztuje i na pewno tak, na pewno Pieczek, Żyro, Stępień. Stępień. Stępień dodany do listy transferowej. Na pewno tak. Bartosz nie, Alchonie, Mroziński. Dodamy do listy transferowej. Walski dodamy do listy transferowej. Serafin dodamy do listy transferowej. Hajda dodamy do listy transferowej. Tutaj Tomalski, lista transferowa. Struski zostaje, Odegaard zostaje. Cichoń. Cichoń może do wypożyczenia. Kramarz, tu się zastanowię. Pawłowski, Just dodamy do listy transferowej. Mesanowicz dodamy do listy transferowej. Paladin zostaje. Foneska zaraz odejdzie. Tutaj możemy zakończyć wypożyczenie. Tak. Kidrich jest. Aladin jest, zapomnik Exposito, Mesanowicz, Tiam. No, wydaje mi się, dodamy do listy transferowej na ten moment. Tutaj potrzebujemy gotówki, potrzebujemy zawodników, którzy skoczą od razu do składu, a Tiam no, potrzebuje jeszcze na pewno chwilę, żeby ogarnąć się, więc wydaje mi się, że lepiej się go pozbyć. Ruszamy w takim razie po nowe. My czekamy na wybór turnieju przedsezonowego, to będzie dość ciekawe. Oferta za Karkuna oczywiście odrzucamy, tak mówiłem, w szczytowej formie, koniec wypożyczenia, super, po czemu dopuścił klub, bardzo dobra wiadomość. No i teraz zarząd łącznie 5 milionów, ok. No i super, jest 5 milionów, a może być i więcej, bo przecież... Bo przecież cieszę się, że zostałem, sprawdzam możliwości, cieszę się, Tomalski, dobrze się zgadzamy, tak mówię, kilku zawodników opuści drużynę, jeszcze chyba Rusa sprzedamy, tak właśnie, Rusa sprzedamy na ten moment. Dodali do listy transferowej, będziemy szukać kolejnego obrońcy, który nas, no, mam nadzieję, że zadowoli. Oferta wypożyczymy za Cichonia. Negocjuj, dobra, spróbujemy, zobaczymy, co się wydarzy. Może dostanie fajną ofertę, może pójdzie na wypożyczenie. Akceptuj. Dwuletnie, spoko. Płaca 800, 300, uwielbiam. 260, no dobra. Niech pogra na wypożyczeniu, może za 2 lata, jak go nie wykupią, wróci, no zobaczymy. Ruszamy w takim razie na łowy.
Zobaczymy po pierwsze tak, kogo nasi skauci znaleźli. To jest ważne. Jest mucha. Niech go obserwuje jeszcze. Bumel. Sasasulo to będzie troszkę miłość szczepański. Ok. Konne, Łukasz Podolski. Tutaj ten Terłipowski cały czas mi po głowie chodził. Piaka jest Kotman, dobra, Huerta. Zobaczymy też zawodników, którzy zostali wystawieni. Musolik z Górnika to jest też mocny zawodnik, więc możemy spróbować go ściągnąć do siebie. Popatrzmy na pomocników. Alcamar, no tutaj jest Citadela. Lenikowski, no dobra, Kamonza. No tak, niektórzy piłkarze na pewno są poza naszym zasięgiem. Rozwadowski. Poletanowicz, Baku Sanchez, Castodena, Psa. Grosicki, 36 lat. Ile on tutaj? 875. Obrona. No, wydaje mi się, że z Fulham będzie ciężko kogoś wyciągnąć, ale Konrad Poprawa wygląda spoko. Rosji z Radomiaka wolałbym Hato. No dobra, niech go obserwuje. Nagi w końcu dostał się do jakiegoś klubu. Tutaj Grzybek jest cały czas obserwowany. Cech. Tutaj mocni zawodnicy chyba będziemy musieli zmienić do Guzlece. Niech zostanie obserwowany, choć też młody zawodnik. No dobra, zobaczmy zawodników na liście transferowej. Może tak, z wolnego transferu. O proszę. No tu wygląda już ciekawie, wygląda już ciekawie. Dodamy do listy życzeń Szkota. Abu Kabara tak samo. A Kostę wydaje mi się, że spokojnie możemy dodać. Pomocnicy, prawy pomocnik. No, Binaku, Banku wygląda solidnie.
Więc będziemy szukać, a tam widać, że kilka ciekawych zawodników pojawiło się. Pojawiło się jest Sima z Brington, ale no tutaj problematycznie byłoby go wykupić. Felci z Milanu, dobra, też wydaje mi się, że pensja dla nas Krawczyk, raczej nie sądzę. Manuel Peng, Camacho, Marcin Listkowski. Marcin Listkowski, 1 400 000. To jest zawodnik, którego moglibyśmy spróbować wykupić. Okay, znowu jest na liście transferowych, ale tym razem Petrescu nie damy się nabrać. Dobra, zobaczmy jeszcze jedną narodowość, może nie narodowość, ale pozycja, tak, pomoc lewa. Ekstraklasa, nie wszyscy piłkarze są znalezieni przez naszych scoutów. Zrobimy w ten sposób pomocnicy lewa strona baku. 1 400 000, Pykowski. George Felix Hansen z Jagiellonii, Domański, Błanik, Pochar. Więc tak, no Bykowski by był spoko, ten Drachal, młodziutki piłkarz też, Bykowski tutaj podanie ma słabe, Błanik, dobra, Jean Carlos, no byłby ok, ale Jakub Konstantyn, jego sprawca, Kozak, Lewia. Łukasz Moneta, dobra. Olaja z ruchu Plaswicz, tak, to był Plaswicz, to był chyba ten ser, którego chcieliśmy zakupić. Jest Bartosz Wdowik. I Łukowski. Dodamy go do listy życzeń. Też wygląda spoko. Bartosz Szeliga. Krok zajęty. Dobra. To tyle. Teraz zróbmy tak. Pomoc prawa. Może po prostu kupimy zawodników od nas Ligi Amawajew. Baluła, Bartczak. Szkoda, że mamy ten biczem. Dobra, to jest opcja, ale musimy naszych scoutów mieć dostępnych, więc musimy ich przywołać z, tak, na pewno z Italii. Przerwi scouting. Tutaj też wydaje mi się, że na ten moment przerwiemy, wolę go mieć. Przerwi scouting. Wolę go mieć tutaj, żeby wspomógł przeszukiwanie byczem, dobra. Enali Lawrence, Mariusz Formalczyk. Pirulo. Niech będzie młody Michalski. Kącior. Dodaj do listy. Semedo. No dobra, zobaczmy teraz środek. Alves, jest Ignacy, jest Gorgon, Karol Kopczyński,
Dominik Kun, 31 lat, na Skrimento. No to byłby piłkarz, który klauzula wstępna i na Skrimento, który na pewno by pomógł nam budować ataki. Jest Michał Trąbka. Alvarez, Takać, Schwarz, Ramos, Olsen, no to na Skrimento, to niech sprawdźmy jego, bo wygląda dość ciekawie. I teraz najważniejsza formacja, czyli tak, atak. Ale tutaj może już w kolejnym odcinku przyjrzymy napastników, obrońców. Skupmy się na razie na tych pozycjach, których mamy, na których znaleźliśmy piłkarzy i no, czekamy teraz na działania naszych trenerów. I Mesanowicz, oferta transferu 130, zaakceptuj. Tak, Mesanowicz, zaakceptuj, oferta wypożyczenia. Krakun na ten moment zajmujemy się, wybierzemy jeszcze ofertę transferu za Hajdę. Zaakceptuj, jest ok. Tak mówię, robimy totalne przebudowanie zespołu, zawodnicy lecą. No i teraz zobaczmy, tarcza mistrzów. Tutaj Estrella, troszkę drużyn. Tarcza Magdyl, Kambruszyn, Rensin, Furt. No wydaje mi się, że pójdziemy jednak tutaj. Europejskie Puchary Narodów niby najwięcej kasy do zgarnięcia, ale wydaje mi się, że też mocniejszy ten turniej. Chce mi się sprawdzić. No i czekamy w takim razie na informacje. No, pierwsi zawodnicy już odchodzą. Mesanowicz do Sandhausen odchodzi. 130 tysięcy. Jestem ciekaw, jak oceniał ten transfer. Chyba spoko cena to nie jest. Raczej tyle można było dostać za niego, nie więcej. No będziemy szukali takich elementów, które pomogą drużynie. No i musimy zebrać to do kupy. Jak widzicie, jest Walski, jest oferta zastąpienia, więc będziemy na pewno teraz w kolejnym odcinku sprzedawać tych graczy, te pieniążki przeznaczać na kolejne wzmocnienia. Przebudujemy ten zespół, no i walczymy tym razem, mam nadzieję, że o puchary. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.